Ronaldinho, Luis Figo, Michał Liskiewicz, najsłynniejsi ambasadorzy Tekbola. Skąd się u Pana wzięło to zainteresowanie, zamiłowanie do tego sportu? No z hungarystyki, ponieważ jestem z wykształcenia i z miłości hungarystą, kocham Węgry, Węgrów. Zaproszono mnie na Mistrzostwa Świata w zeszłym roku, organizowane właśnie na Węgrzech. Nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi. Pojechałem i się zakochałem. Wspaniała zabawa, wspaniała gra. Połączenie naprawdę wysokiego poziomu piłkarskiego, technicznego z frajdą. Każdy może w to grać, oczywiście na różnym poziomie. No a jak spotkałem właśnie Ronaldinho, jak spotkałem Trezeguet, Figo, którzy tam byli, no to się przekonałem, że jeśli tak poważni ludzie się do tego przyłączyli, to warto. Namówiłem tutaj kilku młodych ludzi w Polsce, żeby się tym zajęli. Namówiłem na ambasadorowanie Andrzeja Strejlała, Szymona Marciniaka, Andrzej Supron się teraz też włącza. No bo to jest coś fajnego. No ale potem przekonuje mnie to, że można uczyć techniki na tym świetnie, ponieważ bolączką polskiej piłki nożnej jest katastrofalne umiejętności techniczne piłkarzy. Dlaczego? Dlatego, że w młodym wieku, bardzo młodym wieku trenują na dużych boiskach, mają kontakt z piłką raz na 5 minut, jest jeden trener na dużą grupę zawodników, nie ma cierpliwości, nie ma jakiejś konsekwencji. Natomiast na stole do tekbola można techniki nauczyć się szybko, prosto i w formie zabawowej, bo ten stół można złożyć i po prostu, tak jak to Ronaldinho pokazuje, 100-200 odbić piłki, powtórzyć, aż się człowiek nauczy. To jest młody sport, to nie jest jeszcze w Polsce sport masowy, ale to chyba też nie jest sport, który ma ciągoty do tego, żeby być sportem elitarnym, bo jego uprawianie, bo oprócz stołu, który trochę kosztuje, w sumie jest niedrogie. Tak, jest to sport dla wszystkich. Trzeba właśnie zainwestować tylko raz w stół. I to jest inwestycja, która się zwraca błyskawicznie. Na Węgrzech jest około 1000 takich stołów. Są praktycznie w większości szkół, w domach opieki dla ludzi starszych, bo starsi ludzie mogą sobie rzucać tą piłeczką miękką i ruszać się w jakiejś tam formie zabawy. Ośrodki wczasowe, hotele, wszystkie jakieś takie rekreacyjne imprezy. Tam jest stół do tekbalu. U nas latami były stoły do ping-ponga. Ja też kocham grać w ping-ponga, piękna dyscyplina, ale te stoły to już jest przeżytek. Stół do tekbalu jest w ogóle inną technologią. To jest XXI wiek, stół praktycznie niezniszczalny, na którym można grać sobie dla przyjemności i w piłkę nożną, i w ping-ponga, i w siatkówkę, i w piłkę ręczną. Bawić się po prostu. Tenisiści sobie zawsze się chwalili, że ich gra to jest jedyna, że można sobie piwo postawić na stole grać, tu będzie ciężko. Ale słyszeliśmy też o tym, że być może się będzie tworzył polski związek tekbalu, to jakby pytanie się ciśnie samo z siebie na usta, czy pan stanie na jego czele? No właśnie, w prezesowaniu związkowi sportowym mam już niejakie doświadczenie. Skoro dyscypliny kiedyś mało znane, jak curling, jak badminton, mają swoje związki, które całkiem dobrze w Polsce funkcjonują i nie tylko w Polsce, to dlaczego nie tekbal? Sam jestem ciekaw, jak to się rozwinie. Mamy już kilkanaście klubów chętnych do założenia sekcji tekbalu w całej Polsce i myślę, że to jest przyszłość. Jasna deklaracja nie padła, ale jeszcze zapytam o to. Teraz mamy Mistrzostwa Polski. Co prawda tych zawodników w Polsce nie jest jeszcze zbyt wielu, czy jeżeli ten sport się będzie rozwijał tak, jakby sobie tego chcieli jego pomysłodawcy i polscy tutaj przedstawiciele, czy myślicie o jakichś może rozgrywkach ligowych, może z tym niepucharowym, żeby tych spotkań było więcej niż taki jednoroczny turniej? Tak, oczywiście. Chcielibyśmy zrobić ligi regionalne. No bacząc jednak na koszty przejazdu, czas, bo to są jednak i będą amatorzy oczywiście, więc chcielibyśmy, żeby w układzie regionalnym w każdym województwie były takie rozgrywki tekbalu, na wzór trochę rozgrywek piłki nożnej, ligi biznesu, ligi studentów, ligi szkolne. Jeżeli w większości polskich szkół prędzej czy później taki stół do tekbalu będzie, to zapewniam, że sprawność fizyczna polskiej dzieciarni będzie lepsza.